Cześć kochani! Dzisiaj na Loki Kipią pokażę Wam, jak przygotować dniowe risotto. Jeśli będziecie chcieli wersję z twistem, to pokażę Wam też dwa dodatki, które jeszcze bardziej podkręcą smak tej potrawy. Kruszonkę z bułki tartej, pistacji i chili oraz salsę z mango z dodatkiem wędzonego sera twaragowego z Wielkopolski. Takie polsko-włoskie połączenie. Zaczynamy! Kochani! Dzisiaj w odcinku risotto, moje ulubione danie. Jest wiele połączeń, jeśli chodzi o risotto. Z mięsem, z serami, z grzybami, z owocami morza. My się dzisiaj skupimy na tych warzywnych, a dokładnie na dyni. Dla mnie to połączenie to jest konieczność, jeżeli chodzi o gotowanie jesienią. Na początku może parę słów na temat ryżu. Powymądrzam się troszkę. Najpopularniejsze i łatwo dostępne są trzy rodzaje ryżu, a mianowicie arborio, który uwalnia więcej skrobi, czego wynikiem jest bardziej kremowe risotto. Carnaroli, którego dłuższe ziarna wykazują wspaniałą odporność na gotowanie, czego wynikiem jest luźniejsze risotto. Oraz wielony nano, o mniejszych ziarnach, który pozostaje bardziej zwarty i nabiera objętości. Kochani, w zależności jakich dodatków używamy i jaki efekt chcemy uzyskać, taki ryż wybieramy. Ja dziś użyłam ryżu arborio, a teraz przejdźmy do dyni, pokażę Wam jak ją przygotować. Przekrawamy dynię w połowie. Na początku skupimy się na dolnej części z pestkami, którą będziemy piec. Przekrawamy kawałki na pół, aż powstanie 8 części. Wydłubujemy pestki łyżką stołową. Dynię smarujemy oliwą z oliwek i układamy na blaszce do pieczenia. Pieczemy ją w 200 stopniach przy grzaniu góra-dół bez termoobiegu przez 25 minut. Zostawiamy ją jeszcze na 10 minut w piekarniku przy otwartych drzwiczkach. Następnie upieczony miąższ oddzielamy od skórki. I wrzucamy go do miski. Dolewamy śmietanę. Solimy. I blendujemy na gładką pulpę. Gotowe! Przejdźmy do górnej części dyni, którą obieramy ze skórki. Następnie kroimy ją w plastry i w większą kostkę, mniej więcej 2×2. Część z tego kroimy jeszcze na mniejszą kosteczkę, na tak zwane soffritto. Kochani, soffritto, czyli taka aromatyczna okrasa. Coś, od czego zaczynamy risotto. Zazwyczaj podstawa to drobno posiekana cebula. Trzeba być ostrożnym, aby jej nie przypalić, a jedynie zeszklić. A teraz porozmawiajmy jeszcze na temat bulionu. W przepisie napisałam, że potrzebujemy 2 litrów. 1 litr wykorzystamy do ugotowania dużych kosteczek dyni, a drugi będzie nam potrzebny do podlewania risotto. Tutaj mała uwaga. Do samego podlewania zużyjemy trochę mniej niż litr, ale proponuję, abyście przygotowali sobie właśnie litr, bo w zależności od tego, jakiego ryżu użyjecie, możecie potrzebować może nieco więcej, może nieco mniej. I pamiętajcie, do podlewania risotto koniecznie używamy ciepłego bulionu. A teraz patrzcie uważnie, bo zaczynamy. Przygotowujemy bulion pod gotowanie kosteczek dyni. Do wrzącego płynu wrzucamy gałązki rozmarynu. Przykrywamy garnek, wyłączamy gaz i zostawiamy na chwilę.
Pod innym garnkiem włączamy ogień między średnim a małym. Dodajemy masło oraz łyżkę oliwy. Wrzucamy cebulę, którą smażymy około minutę. Następnie dodajemy drobno posiekany seler naciowy, paprykę oraz dynię. Po około 2 minutach dodajemy jeszcze czosnek. Gdy warzywa się zeszklą, wrzucamy ryż. Gdy się uprażni i zrobi przejrzysty, dolewamy wino. Gdy alkohol odparuje, a w garnku zrobi się sucho, dolewamy bulion. Nie całość, a chochla po chochli. Płyn ma tylko nieco przykryć ryż. Gdy ryż wchłonie bulion, dodajemy kolejne chochle. Za każdym razem tyle, aby było tylko trochę powyżej linii ryżu. Powtarzamy ten proces, aż nie wlejemy około 400 ml płynu. Ryż wtedy powoli zacznie mięknąć. I to jest czas, aby zacząć dodawać wcześniej zrobioną pulpę z dyni i śmietany. Uwaga! Dodajemy pulpę w 3 turach, łącząc ją z bulionem. Dokładnie tak samo jak do tej pory. Musimy to robić w ten sposób, bo zagęszczamy risotto, a nie chcemy, aby zaczęło się przypalać od spodu. To też odpowiedni czas, aby zająć się dynią w kostkach. Włączamy pod drugim bulionem wysoki ogień. Gdy bulion zacznie wrzeć, dosalamy go i wrzucamy kostki dyni. Gotowanie powinno zająć maksymalnie do 5 minut. Wyjmujemy wtedy kosteczki. Gdy ryż będzie al dente, czyli jeszcze lekko twardawy, dodajemy je do garnka i mieszamy. Dodajemy pół chochelki bulionu i wyłączamy ogień. Dodajemy resztę masła oraz tarkowany ser. Przykrywamy garnek i czekamy około 3-4 minutki. Mieszamy całość i znowu zostawiamy pod przykryciem. Tym razem na 2 minutki. Kochani, risotto jest gotowe do serwowania i zapewniam, że będzie naprawdę pyszne. A teraz, jeśli chcecie, możecie zakończyć oglądanie. Ale jeżeli zależy Wam na czymś ekstra, to pokażę Wam teraz, jak zrobić dodatki, które wyniosą risotto na jeszcze wyższy poziom. Jeśli będziecie chcieli, możecie skorzystać. Jeśli nie, to Wasze risotto i tak już wymiata. Dodatki możecie przygotować wcześniej, więc nie będzie tu ani uwijania się, ani robienia z siebie człowieka ośmiornicy, co robi 6 rzeczy naraz. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy od pikantnej posypki. Na średni ogień wrzucamy posiekane pistacje. Po około 4 minutach prażenia wlewamy oliwę z oliwek. I wrzucamy drobną posiekaną papryczkę chili. Możecie też użyć płatków chili albo mielonej ostrej papryki. Oczywiście w mniejszych ilościach. Po następnej minucie wrzucamy bułkę tartą. Mieszamy całość i dodajemy kolejną łyżkę oliwy z oliwek. Prażymy naszą posypkę od 4 do 5 minut, aż zmieni kolor. Solimy do smaku i gotowe! Teraz czas na salsę. Do miseczki wrzucamy mango pokrojone w małą kostkę. Dodajemy musztardę francuską, pokruszony wędzony twaróg,
startkowany imbir. Całość mieszamy i jesteśmy gotowi do podawania risotto. Najpierw na Twój ulubiony talerz nałóż risotto. Następnie w kilku miejscach udekoruj odrobiną salsy. A całość posyp 2 łyżkami uprażonej bułki tartej. I gotowe! Dziękuję, kochani! Na dzisiaj to tyle. Cieszę się, że w końcu pokazałam Wam, jak przygotowuję moje ulubione risotto. Pamiętajcie, że w opisie do filmu jest link do PDF-a z przepisem, który możecie wydrukować i mieć przy sobie w kuchni podczas gotowania. Zapraszam też na nasz Instagram i stronę, gdzie nowe przepisy pojawiają się częściej niż na samym YouTubie. Łapka w górę i w kontakcie!